Czym są wybory dla mieszkańców gminy Płock? Czymś bardzo ważnym, bo każdy powinien decydować, na kogo chce głosować, żeby coś się w końcu zaczęło dziać nowego. Obecny system, który był, jak się sprawował? No, powiedziałabym, że jakoś za dużo szału nie było widać, żeby coś było robione w tym kierunku. Trzeba stawiać niestety, ale na kogoś nowego, ktoś kto wchodzi nowy, ma większą chęć działania, współpracy, czegokolwiek. Bo po prostu ma chęci. Czy wybory dla mieszkańców gminy Płock są czymś ważne? Pewnie, bardzo. Oczekują Państwo jakichś zmian? Oczywiście, że no bardzo byśmy chcieli w końcu zrealizować to, co obiecują. Tak, a nic nie to jest przede wszystkim, żeby ludzie tych nóg nie łamali, powiedzmy, przede wszystkim te chodniki. To jest tragedia. To jest tragedia u nas. I dlatego chcemy naprawdę, żeby to kogoś takiego wybrać, żeby się tym zajął konkretnie. Wybory dla mieszkańca, tak jak w naszej wsi Mrzezino, są bardzo ważne, ponieważ pozwalają wybrać nam naszego przedstawiciela, który będzie nas reprezentował na zewnątrz, czyli tutaj już w pracach związanych z urzędem gminy Płock. Dlatego każdy powinien w tym uczestniczyć. Jak można zauważyć, Mrzezino staje się wioską, która obecnie w naszej gminie staje się jedną z największych wiosek. Bardzo dużo ludzi tutaj napływa, między innymi ja z Gdyni. Ludzie ci pracują oczywiście w całym Trójmieście. Dlatego nasze oczekiwania są duże, ponieważ oczekujemy zmiany dużych inwestycji w naszej wiosce. Mieszkańcy Żoliszczewa chętnie biorą udział w takich głosowaniach. Poprzednio mieliśmy na radnych gminy Płock, teraz mamy do sołeckich. Czy jest jakieś porównanie? Jest, naprawdę. Jeżeli chodzi o Żoliszczewo, to jest frekwencja bardzo duża. W wyborach tutaj do rady było naprawdę 50 parę %. W tym przypadku jest troszeczkę jeszcze mniej, ale mam nadzieję, że do 50% pewnie dobijemy. Czy te wybory są dla Pana ważne? Czy na pewno w jakimś tam przypadku, tak? Jednak jakieś działania gospodarcze, tak? Mają wpływ tutaj na naszą wioskę. Oczekuje Pan jakichś zmian może? Znaczy nie, no nie narzekam, tak Pan. Czyli jest dobrze w chwili obecnej? Tak. Czym są wybory dla mieszkańca gminy Płock? Wybieramy tego, który by nam lepiej, po prostu nam będzie lepiej tu na wiosce i żeby nam się lepiej tu żyło, nie? Żebyśmy wszyscy mieli zrobione wszystko tu, jak się należy, nie? Żeby nam o nas też dbał, nie? Tak jak my o niego, to głosowanie, tak teraz musimy wybrać tak, żeby nam było też lepiej. Jak Pan ocenia poprzednie 4 lata? No wie Pan, niezbyt. Sołtys się już teraz w końcu już mało już zaczął robić, także czas na zmianę po prostu, już za długo jest. To jest 8 kadencji, już trzeba zmienić i na młode pokolenie, bo już naprawdę trzeba zmienić trochę. Tak, wszędzie w wszystkich wioskach są zmiany na młode pokolenie, także u nas już teraz czas też zmienić na młode pokolenie. Przede wszystkim jakimś prawem, że możemy na coś wpłynąć. Dzięki takiej osobie, którą wybierzemy, może coś działamy w tej wsi. Czy oczekuje Pani jakichś większych zmian? Tak. Przede wszystkim myślę, że się polepszy, nasze drogi się polepszą. Teraz akurat będzie Biedronka, także mam nadzieję, że tam będzie o wiele lepiej do przejścia, do przejazdu. Także no, głównie na tym, że po prostu rozwinął się ta infrastruktura, się rozwinie bardziej. Nie? Czym są wybory do Rady Sołeckiej dla Pani? No raczej czymś ważnym, bo to zależy wszystko, co będzie w tej wsi się dziać. W chwili obecnej jak się dzieje? No się polepsza cały czas. Czy Żoliszczewo to miejscowość dynamicznie rozwijająca się? Myślę, że tak, bo dużo się tutaj dzieje. Czyli jak Pani ocenia te 4 lata, które były? Dobrze raczej. I mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Jest Pani zadowolona z tych 4 lat? Tak. Czym są dla Pana wybory? Czy oczekuje Pan jakichś zmian? Nam się po prostu lepiej żyło. W chwili obecnej jak Pan ocenia te 4 lata, które były? Bardzo dobrze. Jakie zmiany Pan oczekuje? Nie wiem, żeby jeszcze było lepiej. Jest dobrze, a żeby było jeszcze lepiej po prostu. Znajdujemy się w miejscowości Błodzikowo, nieduża wieś, ale bardzo duża frekwencja. Na godzinę 15 frekwencja wynosi 37%. To bardzo dużo, prawda? Jak najbardziej. Czy mieszkańcy chętnie uczestniczą w wyborach? Tak, moim zdaniem identyfikują się z tą miejscowością, a poprzez uczestnictwo w tych wyborach mogą jakby wyrazić swoje poparcie dla danego kandydata. Czym są wybory dla mieszkańców gminy Płock?
Jedne z najważniejszych wyborów, które się odbywają co 4 lata, bo uważam, że sołtysi i ich rola na wsi jest, może jest trochę przeceniona, bo wójt jednak gminą rządzi, budżetem gminy wójt, wsie mają budżet tak zwany obywatelski i sołtysi tu w tym momencie mają bardzo dużą rolę do spełnienia. Oni są bezpośrednio z mieszkańcami, oni znają problemy, oni jeżdżą do wójta, owszem, poprzez radnego, bo ja jestem, jeżeli radny, to jestem radny całej gminy, oczywiście okręgu i radny gminy, ale sołtys jest konkretnie włodarzem danej miejscowości. One są może i faktycznie czasami przeceniane, nie? Że sołtys może wszystko, ale może dużo. Czy oczekujecie jakichś zmian? No ja myślę, że tak. Czego pani oczekuje nowego sołtysa? Od nowego sołtysa? Myślę, żeby nasza wieś się bardziej rozwijała, jeśli chodzi o na przykład ochodniki, oświetlenie, bo to na pewno jest na wsi potrzebne. Czym są wybory dla mieszkańców gminy Pułuck? My tu akurat no, jesteśmy naprawdę świeżymi mieszkańcami Błądzikowa, czyli gminy, wcześniej mieszkaliśmy w Pułucku. Wybieramy sołtysa w tych wyborach i Błądzikowo, wieś położona bardzo ładnie. Myślimy, że będą jakieś tutaj innowacje, liczymy na jakieś drogi. Takie rzeczy. No, jesteśmy świeżymi mieszkańcami, to nie wiemy dokładnie jeszcze czego tutaj oczekiwać. A czym są wybory dla młodego mieszkańca gminy Pułuck? Obowiązkiem. Oczekujemy na jakieś zmiany na terenie Błądzikowa? Zobaczymy. To są 4 lata no, kadencji i tak dalej, wszystko się może wydarzyć. Nie? Jak pan ocenia tutaj poprzednią 4 lata? Oj, nie tylko 4, wszystkie lata. No, siedziało. Siedziało. Wystarczy nawet wyjrzeć przez okno i widać tego efekty, nie? Czyli widać duże zmiany. Tak. A czy to pozytywnie, czy negatywnie? Pozytywnie, oczywiście.